Cześć, z tej strony Piotr, pasieka na skarpie. 12. 12 sierpnia 2023. A od rana tutaj rzeźbię, wymieniam te dennice. Siatkuję je, żeby jakoś zimę przetrwały. I przy okazji robię przeglądy, bo tutaj był robiony w zeszłym miesiącu, więc trzeba zobaczyć, czy mają co jeść. To jest rójka, gdzie złapała się w ulu bez matki garstka pszczół. Szkoda mi było. Nie, mam nadzieję, że nie uznacie tego za pazerność, że kolejna rodzinka. No nie, szkoda mi było ich. Nie chciałem ich tutaj wypuszczać, bo mówię, głodne, bo nie miały tam za dużo jakiegoś pokarmu, czegoś, więc dołożyłem im tutaj coś, wywiozłem, przeleczyłem, żeby też tutaj się nic nie działo, bo nie wiadomo co ta garstka pszczół, i one sobie tutaj jakoś doszły do siły. Nie wiem, już nie pamiętam ile, kiedy zabierałem, miesiąc temu, może trochę więcej. No dobra, i co tutaj w tej rodzince jest? No to tak, rodzinka to dużo powiedziane. To taki odkładzik, on na pewno nie pójdzie tak jak tutaj ma 10 ramek. Ale zobaczymy. Przed podkarmianiem będę decydował na ilu ramkach, w zależności od siły. Bo sam nie wiem co tutaj w środku jest. Dobra. Ta ramka to już na pewno wyleci, bo to po jakimś miodobraniu tak wsadzona, bo był na tym języku pokarm, gdzieś skądś zabrałem, więc to już out. Pójdzie do przetopienia. Tu kolejna ramka. One nie dostały za dużo tutaj pokarmu, tak jak mówiłem. Max 3 litry, nawet i nie wiem czy, bo tutaj patrzę, małe, a to gdzieś dostały zboże z 2, nawet niecałe 2. Więc tu mają całą tą stronę pozalewaną, tutaj pusto. Dobra, to będzie zewnętrzna ramka. Zobaczymy, jak tutaj matka czerwi. A no, bo tutaj jest matka, która po prostu była wyhodowana tu przeze mnie, miejscowa. Wątpię, żeby tutaj na tej ramce był czerw. Pyłek widzę, noszą. A, się pomyliłem, bo tutaj jest czerw. Nawet są larwy popodlewane. Tutaj tak w takim miejscu stoi, jest lekki skos, także i kamera stoi tak trochę pod kątem. Więc tu praktycznie jaja są w różnym stanie. Nie wiem w jakiej pozycji, ale tu taki jest i trochę pokarmu naniosły. Tu u góry tak samo. A tu na dole nie widzę i nie chcę się nawet patrzeć, ale zakładam, że jeżeli z tej strony jest, to i z tamtej strony też powinno być trochę jaj. Dobra. Powiem tak, nie ma tu takiego ostrego słońca, ale po tych deszczach dzisiaj, bo dzisiaj miało być 28 stopni, nie wiem nawet, ale czekajcie, zobaczę. Nie no, w cieniu nie jest tak źle, jest 23 stopnie tylko tutaj, ale taka parówa, nie wiem jaka odczuwalność, słońce tak delikatnie, jakieś chmurki takie są, ale świeci, no jest, pod czoła leci. Dobrze, że, znaczy tu akurat słońce jest trochę, akurat mi świeci w głowę. Więc no tak mało przyjemnie, idę zaraz jakąś kawę wypiję, nie wiem, koło 12 jest która, 11.40, to tutaj już od rana walczę. Dobra, zapiszemy co tutaj na tej drugiej było. Na pewno było więcej miodu, a tu czerwiu trochę będzie, trójeczka. Ogólnie pyłku widzę po wylotkach, dużo noszą. Pomarańcz i różne odcienie żółtego, nawet jakieś takie biało-szare. Dobra, trzecia ramka.
ta jest jakaś taka jaśniejsza, więc ją przełożę, bo ona pierzga pokarm, więc dam im tu bliżej, niech oni może już po prostu na takiej, ona była przeczerwiona, ale może tu matka nie chce wchodzić, bo tu widzę ją bardziej zalewają, a jest trochę tego tutaj miotku, pokarmu, no wymieszane pewnie. Na pewno to, co na ramkach jest, nie ma możliwości, bo to widać świeże, żeby to było z tego, co ja tutaj leję. Czyli druga będzie w takim razie bez czerwiu, pierzga i miodu więcej. Dobra. Tak. Ta ramka tak, tak i tak. Czwarta. No ta jest tutaj czerw na wygryzieniu, w pustych komórkach larwy takie już podlane, trochę czerwiu, trochę pierzgi, trochę pokarmu. O, tu jaka pszczółka, wielkie bomby ma obładowane takim ciemnożółtym pyłkiem i cała też upaćkana też w pyłku. Dobra, to niech sobie tutaj będzie, tak? Pokarmu tu aż tak dużo nie ma na tych ramkach. Dobra, czerwiu tu było. Trochę pierzgi, trochę miodu. Piąteczka. Nie wiem, na ilu ramkach pójdzie ta rodzinka. Na pewno 12 godzina to dużo pszczół w polu. Ale trochę tu jest tam tej pszczoły. Nie pozrywałem, widzę tych pozostałości mateczników, a zresztą niech sobie jest. Nie chce mi się już, powiem. Dzisiaj taka pogoda. Tutaj co? No to samo co na tamtej. Tylko tyle, że tu zamiast miotku, no chociaż pszczoły tu są, to tam delikatnie jest trochę pyłku to na tej ramce. Widać bardziej teraz coś pyłkuje niż nektaruje. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo mogłyby sobie nanosić z nabłoci czy z czegoś. No i praktycznie można tak zostawić jak jest. Trochę pierzgi dodałem. Ta leciutka. Tutaj czerw i jaja. Ale wianuszków nie ma. No mniej więcej tak jak tutaj czerwi matka, to takie są z dwóch stron. Tak, tutaj tak samo. Takie kule czerwiu. Przydałoby mi się więcej pokarmu. Wstrzymam się, zobaczę, czy coś będzie przybywało, czy nie będzie przybywało, bo teraz takie te ciepłe dni, więc teoretycznie coś powinno tutaj przynajmniej dla nich być. Może dam im, dzisiaj mi się nie chce, już jutro może dam im jeszcze słoik ziół zaparzę z pokrzywą, z piołunem, z melisą i z miętą pieprzową i dostaną po słoiczku. Niech sobie szukają, niech latają. Dobra, to jest szósta, bo jak się zawiesiłem, tutaj raczej pokarmu, nawet jak coś mają, to nie zapisuję, bo to tam symbolicznie. Także w sumie no co tam, z garści pszczół coś tam się podokładało i tutaj sobie dały radę. Tu trochę więcej nawet czerwi na tamtych i ciutkę pokarmu i trochę pierzgi. Tutaj tak samo.
Ja nie wiem, czy tak pokazuję, to widać. Bo tutaj ciasno z tymi ulami. A już mi babka oddzwoniła z urzędu miasta, także kwestia, wiadomo, formalności, bo to oni muszą powiększenie, znaczy powiększenie w sensie, że nie jest gdzieś obok, tylko jakby dołożenie tutaj, to co mówiłem, że chcę tutaj jeszcze 200 metrów sobie dobrać, żeby nie było tak ciasno. Jednak tu by było fajnie, tak jakby po prostu można było obok odstawić ul, a nie tak jeden przy drugim, tutaj daszki, no tak za ciasno. Chociaż no niby 20 rodzin, ale tutaj mam teraz 28, 7, sorry, bo ten jeden wyleciał i jest za ciasno. Ja myślę, że na takim stojaku to max 3 ule, 4 może mogłyby stać. Więc sobie, jak jest teren, grosze to rocznie kosztuje, jednak czy lasy, czy państwo, no miasta, nie wiem w sumie, no jest gospodarka, jest taka myśl, że jednak wspomagają w jakiś sposób tych pszczelarzy, te dzierżawy, nawet w mieście, gdzie no, stawki są no drogie, no to co parę dziesiąt złotych za taką pasiekę, jak tutaj mam rocznie, żaden pieniądz, także dlatego myślałem, że to będą w tysiące, no to tak trochę szkoda by było, ale takie pieniądze to... No, trochę pracy, wiadomo, pójdzie, no bo trzeba ten teren znowu tutaj jakoś tam wyrównać. No, powiedzmy, siatka będzie kosztowała, chociaż trochę tam mam, ale nie, no, nie będę sztukował, bo mam tam to, co na górze miałem, ale tamta siatka to jakaś taka dziadowska, więc dokupię taką, jak tutaj mam. Trochę jeszcze tych słupków mi takich, tych żerdzi zostało. Więc ogrodzę i będzie tu fajnie, luźniej. Może nawet się pokuszę o postawienie tutaj, w tym roku nie, bo mam już za dużo roboty. Pokuszę się o jakiś taki mini domek, taki, że w razie czego zrobię go może tak, żeby można było go ściany takie mobilne, w sensie rozkręcić i gdzieś przestawić coś. Nie wiem, coś pokombinuję. Dobra, bo się rozgadałem. Siódma ramka, 2, 4, 6, 7. Zapisałem, lecimy ósma, matki nie widziałem, chociaż mam zapisane, że już ona jest oznaczona farbką, więc gdzieś jest. No tu jest dużo pierzgi, cała ramka praktycznie zalana, no tylko narożniki nie, z drugiej strony. Z drugiej strony jest pusto, więc ja tutaj coś tej białej, to oni nie będą chcieli, to ja sobie ją obrócę, to tutaj matka może wejdzie i zaczerwi. Z tamtej strony niech mają sobie ten magazynek. Już nie wiem, czy dobrze robię, chociaż skoro se tak ułożyły, ale tak to będą teraz na tą stronę nosić, skoro tamta pusta. A ta taka jaśniutka i puściutka, i ona taka pofalowana, ta węza, szkoda gadać, temat węzy to temat rzeka, nie ma co tu poruszać. Dobra, słuchajcie, matki nie znalazłem, jaja świeże są, więc jest na bank, nie wiem na ilu ją zazimuje, o ile będzie ładna pogoda, to i myślę, że 6 ramek to co najmniej pójdzie, chyba że się tutaj rodzina mocno rozczerwi, to będzie trochę więcej, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, miłego, ja z tych powałek dalej korzystam, są jakieś tam plusy i minusy tych ramek. Co do ewentualnie karmienia, to jedyny minus to jest tego, że jak mam te drewniane moje powałki, to pół korpus daje i wchodzi duży słoik, a na to niestety nie wchodzi. I wtedy muszę te mniejsze słoiki dawać, dlatego tutaj no mniejsze te słoiki dostają, dlatego ta rodzina nie dostała
3 litrów, tylko dostała no, z dwie, nawet nie wiem ile, nie, a nawet może mniej. Ja nie wiem, czy te słoiki mniejsze to nie są jakieś 500, a może 700, cholera wie, nie wiem. Nie mierzyłem. Nie, chyba raczej 500, to było, że ona dostała tylko 1,5 litra, bo 3 słoiki. Dobra, słuchajcie. Dzięki za tych, co oglądają, za tych, co nie oglądają też. Witam, żegnam. Trzymajcie się.